Witajcie moi drodzy, jakoś z początkiem tego roku złapałem taką zajawkę na robienie rage'owych i hitowych bitów i nawet do kilku, które stworzyłem, coś mnie natchnęło, żeby napisać swój tekst i nagrać wokale. I jak wiecie, ja to tak dosyć długo kończę swoje utwory, bo mam też dużo innej pracy i wydaje mi się, że chyba tylko jeden pomysł z tych rage'owych, które zrobiłem i które są u mnie na kompie, podobają mi się dalej po tych kilku miesiącach i chcę to wypuścić. Do rzeczy, jeden numer strasznie mi się nie podoba. Nie wiem, co mi się działo w głowie, kiedy go pisałem i stwierdziłem, że ma fajny tekst, nie podoba mi się beat i ostateczny kształt. Także dzisiaj taki luźny odcinek. Myślałem po prostu o tym, żeby wziąć ten jeden rage'owy utwór, który zrobiłem, mam go na kompie i nie podoba mi się, zachować tekst, ponieważ tekst mi się podoba, ale zrobić go na nowo w zupełnie innej stylówce. I po głowie chodzi mi oldschoolowy boom-bapik. Ale wskoczmy sobie najpierw jeszcze na chwilę do Reapera. Jak wspomniałem, zrobiłem sobie kilka tych rage'owo-hitowych numerów, z czego niektóre planuję wypuścić. Ten, który wleci na kanał 24 kwietnia, czyli w ten poniedziałek, to jest ten. Mam bajki dla dzieci, wyrosłem z idoli i z autorytetów. Nie słucham twoich ulubionych raperów. Nie oglądam seriali tak lubianych przez wielu. Jak masz coś zachwalać, to weź nawet nie mów. Wyrosłem z idoli i z autorytetu. Nie słucham twoich ulubionych raperów. Tu natomiast jest numer, na który miałem pomysł i mi się finalnie nie podoba i chciałbym go, jak wspomniałem, przerobić na coś innego. I on w swojej pierwotnej formie w ogóle ma fragment boom-bapowy. Miałem taki pomysł, żeby zrobić beat switch, żeby zaczęło się od boom-bapu, a potem przeskoczyć do modern, takiego hitowo-rage'owego bitu, ale to mi się wszystko jakoś nie gryzie. Zresztą posłuchajcie. Mógłbym nawinąć na boom-bapie, ale tego nie chcę. Tata, taki z ciebie kozak, zawsze jak zajebiesz kreskę, wtedy standardowa gadka żniwie, zawsze taki jesteś, no bo przecież się nie przyznasz, że się pogubiłeś w świecie. Kto kupuje takie gadki? Ilu jest szczerych w tej zakłamanej branży? Tam gdzie są pieniądze, tylko tam będą kontakty. Przestań już pierdolić o kan... Także generalnie podoba mi się w miarę refren. Ten boom-bapowy fragment mi się szczerze mówiąc nie podoba. Chciałbym go jednak zrobić na 100% boom-bapowo, ale pod coś innego. Mógłbym nawinąć na boom-bapie, ale tego nie chcę, ta. No i generalnie mi się odmieniło podejście co do tego. Mógłbym nawinąć na boom-bapie, ale tego nie chcę. No, żart jednak, teraz już chcę. Nie podoba mi się przede wszystkim zwrotka. Chyba jakoś nie mogłem się dobrze jednak zgrać z tym bitem. Nie będę robił ładnych linijek. Jak chcesz, to wyłącz albo głośniki wyjeb. Wypierdalaj sobie słuchać kogoś, kto coś tam wyje. Ja mam wyjebane na te branżowe skurwiałe ryje, co udają gangsterów, kręcą klipy na osiedlu. A gdy zapada noc, to tylko wożą się w uperku. Jesteście pogubieni jak kury po ciemku. Ja nie wiem, no nie chciałem nikomu zaba... Jakoś mi to jednak nie siedzi. No i generalnie to wydaje mi się też, że przesłanie nie do końca pasuje mi do rage'owego bitu. No i tak, przeglądając sobie różne rzeczy, które gdzieś tam próbowałem, robiłem i ich nie dokończyłem, to trafiłem na taki bicik boom-bapowy, który zacząłem. On jest na moim samplu, bo jak generalnie, chociaż bardzo mi się to wydaje fajne, to w swoich produkcjach unikam zapożyczania muzyki innych twórców, no z wyjątkiem może Memphisowych wokali czasem. No i odnalazłem taki porzucony przeze mnie jakiś czas temu projekt, który z automatu jakoś w głowie zgrał mi się z tym tekstem i jego sobie tutaj zaraz dokończymy. Mam z niego zrobioną samą melodyjkę i dodanych parę tutaj efektów takich tła. To brzmi w ten sposób. I mimo tego, że nie ma tutaj nic samplowanego, to starałem się jednak oddać takie wrażenie, jakby to brzmiało autentycznie. Jeżeli chodzi o efekty, to na master wleciał Grossbeat z takim presetem ze scratchami. Nie umiem scratchować, nie mam warunków, nie mam też nikogo, kto by mi to zrobił, więc wrzuciłem sobie zautomatyzowanego Grossbeata w jednym miejscu. I jest jeszcze jeden Grossbeat, który robi podobną rzecz. I on jest po prostu zautomatyzowany, żeby wchodzić w odpowiednich momentach. I robić właśnie coś takiego z tą melodią. To
No ale dobra, przejdźmy już do rzeczy. Dodaję sobie cały nowy pattern, nazwę go perkusja. Teoretycznie mam podzielność uwagi, ale pisanie i mówienie nie idzie mi za dobrze. I tutaj podobierałem sobie już jakieś sample. Jest kick drum, werbel, drugi, hi-hecik, jeszcze jeden werbelek, który będzie trochę groovił. No i 808, ale nie jakaś taka modern, trapowa, tylko o takim trochę wysaturowanym, ale bardzo ciemnym, łagodnym brzmieniu. I w ogóle jak boom bap, to wypadałoby to po prostu zagrać. Nie mam niestety MPC-tki i z żadnej stacji roboczej takiej zewnętrznej, chociaż bardzo bym chciał, ale na razie mam coś takiego, spróbujemy to na klawiszach wystukać. O, macie teraz trochę inny kąt patrzenia, będziecie widzieć, że sobie coś tam na klawiaturce próbuję wgrywać. Generalnie na klawiaturze się ciężej wgrywa rytmiczne rzeczy niż na padach, ponieważ klawisz może dosyć głęboko wejść, jego działanie nie jest takie natychmiastowe, no ale potem sobie to skwantyzujemy. Jeżeli chodzi o nagrywanie w FL Studio, to po prostu na to czerwone tutaj w patternie klikam i wybieram sobie Notes and Automation, jeżeli chcę nagrywać klawiaturę MIDI. No i teraz co? Odpalam sobie to razem z metronomem i zaczynam od wbicia werbla. To brzmi teraz w ten sposób. Myślę, że wymagałoby trochę kwantyzowania, więc zaznaczam to sobie i teraz klikam po prostu albo Option i Q, albo Alt i Q i tutaj tą gałką dopasowuję sobie start time, czyli początek sampla do siatki, czyli po prostu jak bardzo chcę, żeby mi to program przesunął. Powiedzmy, że to jest werbel, niech będzie tak w 3/4 poprawiony. No i w dokładnie taki sam sposób wbiję sobie hi-hat, kick drum, no generalnie każdy element perkusyjny. To jest, wyszło turbo chujowo, więc to sobie też dorównam. Dobra, no lecimy z kick drumem. Muszę się w ogóle zastanowić, jaki pattern mi tu pasuje. Muszę to po prostu ograć sobie parę razy. Nie wiem, czy to w ogóle ma rację bytu. Lekkie podrównanie by się przydało i może coś z tego będzie. Dobra, dzięki magii montażu możecie dołączyć już na kolejnym etapie i nie męczyć się ze mną całej tej drogi. Nie wiem, czy kamerę równo ustawiłem. Rozbiłem sobie to już na pojedyncze patenty i trochę to podrównałem. Trochę wyedytowałem ten hi-hat, bo jednak potrzebowałem go wpisać ręcznie w trochę bardziej zaawansowanej formie, no ale słuchajcie, perkusja brzmiałaby w ten sposób. Ósemkę to już sobie wrzuciłem ręcznie, myszką, ponieważ ona rytmicznie, jak zwykle, siedzi z kick drumem, no a jeżeli chodzi o dźwięk, który uderza, to jest to D, bo wydaje mi się, że ten numer jest w skali D-moll. No i sama 808 brzmi w ten sposób. Turbo prosta. Więc ja sobie ją dorzucam tutaj i zobaczcie, jak brzmiałby loop całego, na przykład, refrenu. Dobra, zaraz zabierzemy się za nagrywanie wokali. Zwykle nagrywam w Reaperze, bo w FL Studio... Ach, kurwa, to nagrywanie w FL Studio... No, nie jest najbardziej intuicyjne, więc szybki render sobie tego zrobię i przeskoczymy do Reapera. No i dobra, przerzuciłem to sobie do Reapera i ustawiłem sobie odpowiednie tempo. Zrobiłem double time, to znaczy po prostu wpisałem metronom w tempie dwa razy wyższym niż tempo mojego bitu i dzięki temu on po prostu dwa razy gęściej uderza, natomiast dalej w rytm. Mam wrażenie, że po drodze coś mi się stało z tym samplem moim, melodii, z tym loopem i on się rozjechał. I kurwa, nie wiem co jest grane, ale patrzcie no. On jakoś tu spowalniał.
Ale wiecie co, zajmę się tym później, jak sobie wrócę do FL Studio. Wokale nagram już tak jak są. Trzeba będzie do tego rozłożyć budę, którą jakiś czas temu recenzowałem. No dobra, myślę, że jest git. Setup jest ok. Niestety nie będziecie mnie widzieć, jak tam wejdę. Dobra, lecimy. Pierwszy przelot to jest test poziomów. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mogę nawinąć na bumbapie, kiedy tylko zechcę, a ty tylko coś pierdolisz. Zawsze jak zajebiesz kreskę, wtedy standardowa gadka. Dobra, ja już słyszę, że poziomy nie są dobre. Popatrz, taki przekaz, no to dobra robota. I to są ci prawilniacy, co mają renomę na forach. Polski main kondycją przypomina trupa. Czasem jest mi przykro, że ktoś jeszcze tego słucha. Tak w zasadzie to są takie podejścia rozgrzewkowe. Muszę sobie po prostu rozkminić, jak dobrze przełożyć tą koncepcję, która powstała pod zupełnie inny beat na ten beat. Pomyślałem, że jednak fajniej byłoby tutaj wjechać na pełnej piździe. Tekst to taka ofensywka, więc ja też staram się tu włożyć więcej energii. To dobra robota i to są ci prawilniacy, co mają renomę na forach. Polski main kondycją przypomina trupa. Czasem jest mi przykro, że ktoś jeszcze tego słucha. Na zdychającym fejmie jeszcze chcieliby coś ugrać. Na stylówce świeżej jak tygodniowa paruwa. No i myślę, że w tym kierunku będę szedł dalej. Ja oczywiście nie będę was zamęczał tutaj całym procesem. Zaczniemy sobie to jeszcze miksować, ale muszę dać sobie odpocząć. Poza tym mam też inne zlecenia do roboty. Miks dla mnie jutro, a dla was po cięciu. 24 hours later. No dzień dobry, nowy dzień u mnie. Przerzuciłem sobie te wszystkie nagrania, które zrobiłem w Reaperze do FL Studio. W Reaperze łatwiej mi się nagrywa. Natomiast chciałem mieć w trakcie miksu jeszcze dostęp do bitu, bo nie uważam, żeby on był skończony. Także przerzuciłem to sobie tutaj. Jak widzicie, jest tylko jedna ścieżka głównego wokalu i jedna ścieżka podbitek, bo chciałem to utrzymać w takiej właśnie surowej, oldschoolowej stylówce. No i ja już sobie jakoś wstępnie te wokale przemiksowałem. Zrobiłem to poza kamerą, żeby nie mieć 15 godzin materiału do edytowania. No jeżeli chodzi o FX Chain, to na początek wrzucam sobie preamp, później symulację analogowego kompresora, następnie equalizer, którym po prostu czyszczę wszystkie rezonanse, które nawet w tej budce gdzieś tam się pojawiają. DS-uję sobie wokal, bo moja wada wymowy powoduje, że te eski są głośne. Następnie już taki standardowy, bardziej agresywny kompresor. Potem daję sobie equalizer, którym nadaję barwę całego wokalu, czyli robię głębsze wcięcia. Zresztą popatrzcie, głębsze, bardziej płynne wcięcia. Nie podbijam tu góry z tego względu, że wrzucam sobie później jeszcze saturację. No i już w Saturnie na tej najwyższej, na tym najwyższym suwaku, tam sobie trochę te wokale rozjaśniam. Na koniec jeszcze jeden DSR ze względu na wspomnianą wadę wymowy. Podbitki w zasadzie zmiksowałem identycznie, tylko na koniec wrzuciłem sobie wokal doubler. Z tego względu, że tutaj nie ma w FL Studio takiego fajnego chorusa, który pozwoliłby mi rozdzielić na dwie lekko zmodulowane ścieżki, a podbitki chcę mieć szeroko, główny wokal w centrum. No i wysyłki standardowo, kompresja nowojorska, żeby trochę podpompować ten wokal. Mam o tym materiał na kanale. Tak samo delay i reverb, żeby dodać trochę ruchu i trochę przestrzeni. Jeżeli chodzi o reverb, to skorzystałem tutaj z Fruity Convolver. To jest chyba najbardziej taki wszechstronny i uniwersalny reverb, a jest wbudowany do FL Studio. I uważam, że jeżeli ktoś korzysta z FL-a, to zdecydowanie powinien mu się przyjrzeć. Może nawet kiedyś zrobię o tym materiał, jeżeli oczywiście będziecie chcieli. No i ostatnią rzeczą, którą będę robił, to mastering. Jak widzicie, na masterze nie ma jeszcze żadnych efektów, jest tylko jeden grosbeat. No i był też podrzucony Fruity Soft Clipper, ale na razie go wyłączyłem. Także przejdźmy do efektu finalnego. Bo mówiąc szczerze, nagrywałem to mega na spontanie i koncepcję tego, zanim włączyłem kamerę, miałem tylko w głowie. Nie przećwiczyłem sobie wcześniej tych wokali pod ten beat. Ten tekst pierwszy raz był nawijany z głowy pod zupełnie nowy beat w nowej stylówce i było to trochę chaotyczne, ale zobaczcie na tym etapie efekt z tym wstępnym miksem i jeszcze bez masteringu.
Nawijam sobie na bumbapie zawsze kiedy tylko zechcę. A ty tylko coś pierdolisz zawsze jak zajebiesz kreskę. Wtedy standardowa gadka, że niby zawsze taki jesteś. No bo przecież się nie przyznasz, że się pogubiłeś w świecie. Kto? Kto kupuje wasze gadki? Ilu jest szczerych w tej zakłamanej branży? Tam gdzie są pieniądze, tylko tam będą kontakty. Więc przestań już pierdolić o gangu albo przyjaźni. Nie, nie będę pisał ładnych linijek. Jak chcesz to to wyłącz albo głośniki wyjeb. Wypierdalaj sobie słuchać kogoś, kto coś tam wyje. Ja mam wyjebane na te branżowe skurwiałe ryje. Co udają gangsterów, kręcą klipy na osiedlu. A gdy zapadasz z grok, to tylko bożą się w uberku. No to by było na tyle w tym materiale. Dajcie mi znać, co sądzicie o tej wersji tego utworu, bo ja szczerze mówiąc chyba lepiej się jednak czuję tu, niż z tym rage'owym bitem. Niemniej jednak, co do moich rage'owych próbek i hitowych, to tak jak wspominałem, jeden z utworów, który nagrałem, na pewno się ostał, bo bardzo mi się podobał, więc wypuszczę wam go w poniedziałek 24 kwietnia. Ten boombapowy, no napiszcie mi w komentarzu, co o nim myślicie. I ja postaram się w najbliższych miesiącach go skończyć, przeanalizować, czy wszystko jest git i może też puścić. Także dziękuję wam za oglądanie. Jeżeli podobał wam się ten materiał, to możecie subskrybować mój kanał. Dziękuję też wszystkim osobom, które zdecydowały się na wspieranie kanału, bo to bardzo mi pomaga. No i tyle. Życzę wam również owocnych sesji nagraniowych i producenckich i widzimy się za tydzień w środę.